Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Program Jak my to widzimy, z daleka widać lepiej, ze studia telewizji Trwam w Chicago. Wita się z Państwem i pozdrawia ojciec Zbigniew Pieńkos. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest znany już nam pan Les Sosnowski, doktor habilitowany, znawca prawa międzynarodowego, a oprócz tego adwokat imigracyjny w Chicago. Witam serdecznie. Witam, panie... pozdrawiam ojca, pozdrawiam słuchaczy. Wszystko, co ojciec powiedział do tej pory, zgadza się. No to się cieszę. Panie Leszku, no, odbyła się w Polsce konferencja w Warszawie, konferencja na tematy, nie wiem, działań pokojowych na Bliskim Wschodzie. Jakie są pańskie odczucia? Pierwsze odczucie, że ojciec chyba nie jest tak naiwny, żeby myślał, że to była konferencja pokojowa. No ale taka nazwa była, więc rozumiem, że ojciec zacytował to jako przykład nazwy tej konferencji. Otóż konferencja ta, był taki film jeszcze sowiecki w latach 30. pod tytułem Świat się śmieje. To było ciekawe, że można go znaleźć na internecie i tak dalej. Więc świat się śmieje w tej chwili właśnie z tej konferencji, ponieważ wbrew temu, co przedstawia się jako oficjalne stanowisko, że była ono jakimś sukcesem, możemy sobie wyraźnie powiedzieć, i nie tylko my. Większość komentatorów, którzy występują w internecie, na YouTube czy innych programach, ma bardzo krytyczne stanowisko. I to nie ze złośliwości, bo to nie o to chodzi, żeby dokładać władzom aktualnej koalicji czy władzom, tylko chodzi o to, że ludzie w Polsce i ludzie za granicą, którzy nie są powiązani z rządem, w jakimiś formalnymi więzami, no widzą to tak, jak widzą. Otóż ta konferencja, pierwsze, co mnie zaskoczyło, jeśli ojciec pyta o moje wrażenia, to, że kiedyś siedzę sobie i tam coś robię i widzę na jednym z kanałów francuskich, że mówią o tym, że Pompeo zawiadamia, że będzie w Polsce konferencja. To mnie tak uderzyło, no bo z polskiej strony nic nie było. Ja myślałem, że to tylko jestem taki mądrale, że ja to zauważyłem. Okazuje się, że to większość komentatorów, którzy się później wypowiadali, na ten sam temat mówiła. To było piorunujące zaskoczenie. On to powiedział w czasie wizyty w Egipcie. Przypuszczam, że powiedział to dlatego w Egipcie, że zaklepał, zmusił, wykręcił ręce Egipcjanom, żeby w tej konferencji wzięli udział. I jak już wiedział, że oni wezmą udział, to wtedy z tym wyskoczył, bo nie było żadnego powodu, żeby to robić w czasie jego pobytu w Egipcie. Na tą konferencję pod tytułem właśnie, jak ojciec nazwał, pokojowe rozwiązania i tak dalej na Bliskim Wschodzie, początkowo odmówiła udział w tej konferencji państwa Europy Zachodniej, Unii Europejskiej, ale potem dyplomacja amerykańska tak pracowała, temu wykręciła rękę, tamtemu zagroziła wycofaniem pomocy czy współpracy. I w końcu oni tam też przysłali z tej Unii Europejskiej bardzo niskiej rangi przedstawicieli dyplomatycznych, którzy w tej konferencji mieli brać udział. Podkreśla się, że szalonym osiągnięciem tej konferencji miało być to, że brały w niej udział państwa arabskie. Ale powiedzmy sobie szczerze, może do końca, jak to wygląda. To znaczy, brały udział w tej konferencji te państwa arabskie, głównie te państwa arabskie, które nienawidzą Iranu z powodów religijnych. Głównie z powodów religijnych. Oraz Arabia Saudyjska, która czuje się przewodnikiem religijnym, i te tam malutkie emiraty, które palcem na mapie trudno znaleźć, no to tam amerykańska ambasada powiedziała, macie jechać, no to oni pojechali, prawda, bo wycofamy wojsko, wycofamy pomoc i tak dalej. I Arabia Saudyjska, która była liderem tych arabskich krajów, która nienawidzi Iranu ze względu na to, że sama pretenduje do odgrywania najważniejszej roli na Bliskim Wschodzie, w tamtym rejonie, oraz religijnie, z powodów religijnych, bo to są dwa różne odłamy islamu. Także z tej strony trudno powiedzieć, że to był sukces. Ta konferencja nazywała się konferencją pokojową, ale od początku sekretarz Pompeo mówił między wierszami albo czasami wyraźnie, że to ma być budowanie koalicji przeciwko Iranowi. A potem pod żebraniem polskiej strony zmienili to troszkę, ten ton wymowy o tej konferencji i określali ją, zaczęli tak jak ojciec był łaskawy określić, że to ma być konferencja pokojowa w sprawie rozwiązania bliskiego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ten konflikt trwa, proszę pamiętać, prawie 80 lat. W związku z tym jest to prawie tak jak wojna stuletnia w Europie kiedyś była i ten konflikt nie wskazuje na to, żeby go ktokolwiek mógł rozwiązać. Mamy tutaj ze sobą dzisiaj parę książek, oczywiście tych książek są tysiące, ale to są te takie stosunkowo świeże i bardzo na temat,
które mówią o tych próbach rozwiązania konfliktu oraz o tym, w jaki sposób, ta szczególnie pierwsza od mojej strony, w jaki sposób Stany Zjednoczone do tego podchodzą. Naturalnie, jak powiedziałem, książek jest mnóstwo, ale te tytuły wybrałem dla naszego. Następnie proszę pamiętać o tym, że ta konferencja była dziwna pod tym względem, że nie ogłoszono z konferencji żadnego komunikatu. Mało z tego, na konferencję nie wpuszczono do udziału w obradach, przesłuchiwaniu się i tak dalej przedstawicieli mediów. To jakiś sabat, tajemniczy sabat, na którym podobno, bo tego dopóki któraś z delegacji nie ujawni, tylko Izrael rozmawiał z niektórymi z tych krajów, ale nie mogli rozmawiać o pokoju, bo oni nie są nastawieni, ani Izrael, ani te kraje arabskie, na pokój z Iranem. W związku z tym musieli rozmawiać tylko, jak go tam jeszcze otoczyć i jeszcze bardziej sprowokować do jakiegoś wystąpienia. To jest ta rzecz. Konferencja, jak mówię, nie ogłosiła żadnego komunikatu i tylko strona polska i amerykańska, które miały być współorganizatorami tej konferencji, ogłosiły własny taki komunikat, który mówią, że konferencja zakończyła się pełnym sukcesem. No taki bełkot tam dyplomatyczny, pełnym sukcesem, będziemy dalej współdziałać i tak dalej, i tak dalej. Skandal wywołany był przez premiera Netanyahu, który spodziewając się, że to nie będzie nagrane czy upublicznione, zaczął w wywiadach czy w rozmowach z dziennikarzami izraelskimi mówić o tym, że celem tej konferencji jest wojna, przygotowanie wojny z Iranem. Potem, jak ojciec może pamięta, zaczęto to tłumaczyć, że to nie zrozumieli go ci dziennikarze. No ja się pytam, w jaki sposób, on mówił po hebrajsku. Dziennikarze z Izraela po jakim mówią? Po żydowsku? No po hebrajsku, tak? Więc jak mogli jego bełkotu nie zrozumieć? Bo on tak bełkotliwie, strasznie mówi, tak głośno, ale bełkotliwie. A jak mogli tego nie zrozumieć? Słowa, które są używane, jak ktoś mówi wojna, to znaczy wojna, prawda? Ta wojna, termin wojna nie ma innych znaczeń jak wojna. W związku z tym strona polska zaczęła się wtedy strasznie przeginać i tak dalej. No ale nic nie mogła na to powiedzieć, bo to niby było między dziennikarzami izraelskimi, a premierem Netanyahu. W ogóle jest i była dyskusja na temat tego, dlaczego Polska się na tę konferencję zgodziła i jaką rolę odegrała w tej konferencji. No, przed konferencją, gdybyśmy się spotkali, to może byśmy mieli wątpliwości co do tego, dlaczego i jaką rolę dzisiaj. Z tego, co wiadomo, z różnych przekazów publicznych, dla strony polskiej to był tylko wielki wydatek. Bo proszę pamiętać, że jak przyleciał Netanyahu, jak przyleciał Pompeo, to ja sobie wyobrażam, jakie środki bezpieczeństwa musiano podjąć w Warszawie, ile pieniędzy na to musiano wydać, jak utrudniono życie mieszkańcom Warszawy po to, żeby się dwóch pajaców spotkało pod dachem jakiegoś stadionu sportowego i podyskutowało sobie o tym, w jaki sposób przygotować się do wojny z Iranem. Więc od tej strony możemy powiedzieć, że Polska odgrywała rolę takiego ciecia, który otwiera, zamyka drzwi, wpuszcza na salę i tak dalej. Nikt z przekazów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które są dostępne, bo może są jakieś tajemnicze, ani z website ministerstwa nie wynika, żeby Polska jakąkolwiek rolę odegrała, chociaż puszono się tym, że my tutaj będziemy odgrywać. To mi przypomniało, jak ojciec może pamięta, słynny plan Rapackiego. Sowieci podpuścili Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rapacki, ówczesny minister, mówimy o latach 60., 50., i Rapacki ogłosił plan, który zmierzał do denuklearyzacji Europy Wschodniej. No ale Polska nie miała broni nuklearnej. Czechosłowacja jej też nie miała. Nie miały jej Węgry i nie miało jej NRD. Po prostu chodziło o to, żeby rozbroić od strony broni nuklearnej Niemcy Zachodnie. Ten plan oczywiście się nigdy nie powiódł, bo Niemcy są zbrodniarzami, ale nie są durniami. W związku z tym po prostu utrącili ten plan. I ten plan pokojowy tak samo się skończy. Jeśli ojciec jeszcze jedno pozwoli, bo widzę, że powinienem przeskoczyć do inny temat, ale ten plan pokojowy na tej konferencji warszawskiej miał przedstawić kto? Zięć pana Trumpa, 30-parolatek. Ludzie, którzy są profesorami prawa, dyplomatami z 50-60-letnim doświadczeniem, nie potrafili tego rozwiązać. I taki młody chłopaczek
ma czelność być prezentowany i prezentować się sam jako specjalista, który ten problem rozwiąże, bo to miał być jego plan. Proszę zwrócić uwagę, że na tej konferencji miano ogłosić ten plan, ale Netanyahu zabronił im tego, w związku z tym powiedziano, że nie ogłoszą tego planu na konferencji ani po, dopóki się nie odbędą wybory w Izraelu. No to po co ta konferencja była w takim razie, skoro ten plan, który miał być głównym przedmiotem, oficjalnym głównym przedmiotem debaty, został kompletnie pominięty, publicznie go nie ujawniono i nikt nie wie, o co tam w tym planie może chodzić i tak dalej. Także to są te takie może nie najciekawsze uwagi, ale myślę, że jeszcze się pozwoli, później przejdziemy do tego, co się stało, jeśli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie i polsko-izraelskie. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo w wielu komentarzach spotykamy takie określenia, że zarówno strona amerykańska, jak i żydowska, szczególnie premier Netanyahu, zachowali się, mówiąc delikatnie, niegrzecznie, no bo Polska gościła uczestników tej konferencji, a był to, można powiedzieć, przygotowany plan, żeby Polaków obrazić, zarówno przez premiera Izraela, jak i też wystąpić, no, okazuje się, z nieuzasadnionymi żądaniami, pretensjami, jak chociażby o restytucję mienia względem Żydów amerykańskich, co premier przypomniał, premier Polski, że już to zostało uregulowane w latach 60., była stosowna umowa. A więc widzimy, że wiele tutaj jest znaków zapytania, czy aby to nie było takie celowe działanie, to znaczy, przed wyborami. Wykorzystano forum tej konferencji do ataków pewnego na Polskę i do obrażenia Polski. To tylko niestety dla nas, Polaków, Amerykanów, że tak powiem, jesteśmy związani z oboma krajami, jest przykre, że widzimy takie upokorzenie własnej ojczyzny pierwotnej, tej, z której pochodzimy, w tak publiczny sposób. Dlatego, że proszę pamiętać, ja zawsze staram się zwracać uwagę na to, co jest mi trochę wiadome, mianowicie protokół dyplomatyczny. I proszę pamiętać, że Netanyahu potrafił spóźnić się na spotkanie z premierem Morawieckim, czyli gospodarzem teoretycznym tej konferencji, o godzinę. Dlatego, że przysłuchiwał się dyskusji, którą tam prowadził Kushner, czyli zięć Trumpa z tymi i Netanyahu z tymi delegacjami Arabii Saudyjskiej i tak dalej. No to jest niesłychane, to jest po prostu niespotykane, to jest policzek, to jest naplucie w twarz, żeby facet, który przyjeżdża z wizytą do Polski, w ten sposób traktował premiera Polski. Ale widocznie uważał, że sobie na to może pozwolić, bo na to nikt nie zareagował. Nie było żadnego odgłosu. Ja rozumiem, że w Polsce też się zbliżają wybory, że koalicja rządząca nie chce otwarcie przyznawać się do pewnych rzeczy, które mogłyby wyglądać nieładnie w jej rekordzie i tak dalej, i tak dalej, ale to są skandaliczne sprawy. Jak ojciec wspomniał, Pompeo dość bezczelnie, i to należy podkreślić, bezczelnie, bez związku z tematyką konferencji, w swojej wypowiedzi zaczął już realizować to, do czego go zobowiązuje ustawa 447 o rabunku mienia Polaków, które niby należało kiedyś do Żydów i jest mieniem bezspadkowym, czyli nie ma spadkobierców. No, ja jestem w radiu, w telewizji, która jest związana z Kościołem, więc nie chcę używać tu słów, które mogłyby być uważane za zbyt ostre, ale to się po prostu w głowie nie mieści, żeby ktoś, kto przyjeżdża jako gość do danego kraju, w ten sposób go pouczał i zmuszał do zmiany stanowiska. Proszę również zwrócić uwagę, że bez związku z tą konferencją Pompeo mówił również o współpracy z Chinami. Jak pamiętamy, kiedyś o tym mówiliśmy, współpraca polsko-chińska została przez Amerykanów wstrzymana, miał być ten jedwabny szlak i komunikacja, transport chińskich produktów, między innymi przez Polskę, to zostało wstrzymane pod naciskiem amerykańskim. Teraz, w związku z tą aferą, którą rozbudzono, czy wyciągnięto na jaw, czy zrobiono z niej aferę z tą kompanią komputerową chińską, której wiceprezydentka została zatrzymana na żądanie Amerykanów w Kanadzie. W konferencji prasowej, przed konferencją jeszcze samą, Pompeo mówi o tym, że on nieproszony, bo nikt go to nie pyta, to są jego wystąpienia, sam on o tym mówi,
że on już doradzał niektórym krajom europejskim, ma na myśli Węgry, bo to na Węgrzech się też zdarzyło, żeby zrezygnowały ze współpracy z Chinami, dlatego że jeśli to będzie kontynuowane, to Departament Obrony Stanów Zjednoczonych wstrzyma dostawę sprzętu różnego do Polski, na przykład w tym przypadku, ze względu na to, że może być on zagrożony tą oddziaływaniem tej technologii chińskiej. Jak ojciec również pamięta, przed konferencją jakieś 2 czy 3 tygodnie nagle odkryto, że jest szpieg chiński. To jest jak bajka, takie co ja czytałem, co rodzice mi czytali, jak byłem małym dzieckiem. Chiński szpieg w czapeczce, tak dalej. Chińskiego szpiega odkryto w Polsce, który pracować miał właśnie dla tej kompanii. No to było bardzo wygodne Amerykanom, bo chodziło o to, żeby pokazać, że to nie tylko w Stanach oni tak twierdzą, ale również w Polsce. Nikt o tym szpiegu wcześniej nie wiedział. Tuż przed tą konferencją szpieg zostaje wykryty i teraz jest cisza, koniec. Wiadomości były, że go wykryto, koniec. Jest nic więcej, nie wiadomo, co on robi i tak dalej. Także no smutne są te podsumowania, dlatego że jeszcze jeśli chodzi o samego Netanyahu, no to mam nadzieję, że jeszcze ojciec wróci do tego tematu za chwilę jako uczestnika tej konferencji, ale ogólnie biorąc, no możemy powiedzieć, że Polsce nie przyznano żadnej roli w kontynuowaniu tej konferencji, poza tym, że komunikat amerykańsko-polski mówi, że będą kontynuować wysiłki i że, o, ważna rzecz, że Instytut Spraw Międzynarodowych zostaje podpięty pod taki prawicowy think tank, o taki jak tutaj w jednej z tych książek piszą, think tank, który pracuje przeciwko Bliskiemu Wschodowi, przeciwko Iranowi, czyli takich skrajnych polityków jak Bolton i tego typu, prawda, którzy wywołali tą wojnę przeciwko Irakowi, a później przeciwko Libii, następnie przeciwko Syrii. Więc to będą chałtury dla tego Instytutu Spraw Międzynarodowych, tam będą jeździć, poduczać się i głosić potem te rzeczy w Polsce w postaci publikacji. Panie Leszku, no kolejną rzeczą, która miała się odbyć, to szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej. No i na żadnym terytorium tych państw, tylko w Izraelu. Jaki jest związek Izraela z Wyszehradem? Ubiegł mi ojciec, bo to ja się chciałem ojca zapytać, dlaczego Wyszehradzka Grupa spotyka się w Izraelu. No ale próbuję na to odpowiedzieć. A ja nie wiem, ojcze, dlatego że to się nie mieści w głowie normalnemu człowiekowi, który by chciał odpowiedzieć na to pytanie w jakiś uzasadniony sposób. To znaczy, Izrael nie należy do Grupy Wyszehradzkiej, jak wiedzą nasi widzowie czy słuchacze, ale wspominaliśmy o tym z jednych z naszych wcześniejszych audycji kilka miesięcy temu. Izrael pretenduje do wdarcia się do Europy poprzez kraje wschodniej Europy. To znaczy powiązanie. Mówiliśmy o tym, jak mówię, kilka miesięcy temu, że współpraca izraelska z Grupą Wyszehradzką to jest wybranie tych najsłabszych krajów europejskich ze względu na ekonomię i ze względu na politykę i podpięcie się Izraela pod nie po to, żeby pozyskać dodatkowych sojuszników do konfliktu bliskowschodniego. Zostaniemy wciągnięci, jeśli to będzie trwało, w ten konflikt. Poza tym chodzi również o to, że Izrael nie może być przyjęty do Unii Europejskiej, bo nie jest krajem europejskim. W związku z tym ma bardzo uprzywilejowane, co prawda, umowy z Unią Europejską, ale to nie wszystko. Natomiast przez te kraje, gdyby się udało im tą współpracę z Grupą Wyszehradzką jakoś rozwinąć, to przez te kanały Węgry, Polska, Słowacja będzie szedł handel, będzie szedł wymiana bronią i tak dalej, poza Unią Europejską, tą zachodnią częścią. Więc to może być jedyny powód, dla którego to się dzieje. I gratuluję panu Czaputowiczowi i tym pozostałym takiego wyboru, bo on może w następnym rządzie już nie mieć żadnego stanowiska, na pewno dostanie profesurę w Stanach Zjednoczonych na którymś z uniwersytetów i będą go trzymać w przechowywarce takie, jak trzymają innych polityków przez kilka lat, żeby mógł wrócić, jak będzie okazja. Natomiast dla Polski to nic nie znaczy dobrego, dlatego że to jest kraj, który no wiadomo gdzie leży, tak daleko, i żadnego związku terytorialnego nie ma. I co ma z Wyszehradem wspólnego, prawda? Pierwsza Unia Wyszehradzka, o ile pamiętam, była w 1300 którymś roku. I to była oczywiście Unia tych krajów najbliżej położonych. No ona miała znaczenie współpracy tych krajów, tak jak wtedy to mogło być możliwe. No w tej chwili jest to po prostu totalnie zaskakujące.
A Bogu dzięki, że wreszcie, i tu ojciec zawsze mówi, powiedz coś pozytywnego, więc mogę powiedzieć, że coś pozytywnego to jest to, że widocznie premier Morawiecki dostał tak po twarzy od tego Netanyahu, że wreszcie zdecydował się na to, że odwoła swój udział i odwoła udział delegacji polskiej. Ale do tego przyczyniły się również uwagi polityków izraelskich, które początkowo próbowano w Polsce uzasadniać wyborami w Izraelu, że to się robi dla wyborów. Nie. Ci ludzie są o tym, o czym mówiąc, to procentowo przekonani. Oni wierzą w to, bo chcą wierzyć, że Polacy mordowali Żydów wspólnie albo jeszcze lepiej niż Niemcy i że ponoszą za to odpowiedzialność. I to tutaj nie ma żadnej okazji, że to jest wybory czy nie wybory i tak dalej. Ci ludzie, mamy literaturę, mamy książki, bo tutaj jest wystawka mała. Ja chciałem tylko pokazać, jeśli mogę, książkę, która ukazała się w 2007 roku, tutaj w Chicago, nawiasem mówiąc, która mówi o tym, wylicza, to jest wyliczanka Polaków, którzy ratowali Żydów. Ta książka ma, jeśli ojciec pozwoli rzucić okiem, tam są nawet zdjęcia załączone, ma 365 stron. I na tych 356 stronach są wymienieni Polacy, którzy ratowali Żydów i wielu z nich poniosło śmierć z całymi rodzinami. To nie tylko, że tam ojciec rodziny czy matka, cała rodzina z dziećmi i tak dalej. Za jednego Żyda, którego uchowali, a on potem wyjechał do Izraela i pluje tak, jak ten jeden z drugim pluje na Polskę. Ktoś coś ugrał. Kto według pana skorzystał właśnie z tego całego zamieszania, z tej konferencji, albo z tego misternie przygotowanego, wyreżyserowanego planu? Ja w sobie wyobrażam, że na pewno nie Polska. To znaczy, mówi się, że Polska odgrywa rolę, że to takie znana teraz jest, że to była konferencja warszawska i tak dalej. Konferencja monachijska też kiedyś była i to nie jest wcale powód do sławy. Jeśli ta konferencja warszawska była, znaczy wiemy, że była, tylko nie wiemy, czy Polska też w tym uczestniczyła, jako budowanie koalicji. W pewnym momencie Netanyahu mówi w jednym z wywiadów, które były opublikowane, że to chodziło o budowanie koalicji przeciwko Iranowi, a w izraelskim wydaniu mówi o wojnie przeciwko, przygotowaniu do wojny przeciwko Iranowi. Przypomnijmy, że zasady norymberskie z 1948 roku mówią o tym, że podżeganie do wojny jest zbrodnią wojenną, zbrodnią międzynarodową, niepodlegającą przedawnieniu. Więc przygotowanie koalicji, jeśli ktoś mówi, że przygotowuje koalicję przeciwko drugiemu krajowi i w dodatku mówi, że to jest w celu prowadzenia wojny, oni potem się tłumaczyli, że znowu go dziennikarze nie zrozumieli, bo on powiedział, że to co innego. No to takie, wie, ojciec. A więc pod naciskiem rządu musiały gazety izraelskie wycofać się, że to niby on się pomylił, prawda? On na pewno tak powiedział, bo to jest jego rozumowanie. Jak pamiętamy jego błaznowanie podczas jednej sesji ONZ-u, kiedy tam trzymał taki malunek ręczny z bombą irańską i tam była taka czerwona kreska, że to już się zbliża już do wybuchu. Jakoś nie wybuchło od tego czasu, to było chyba ze 3 lata temu. W związku z tym to jest po prostu przygotowywanie do wojny, więc Polska na pewno na tym nie skorzystała. A jeśli nas wciągną, jeśli kraj nasz, kochany, Polskę wciągną w tą wojnę, no to znowu zbrodniarzami wojennymi powinni być ogłoszeni ci, którzy się na to godzą, ewentualnie będą w tym brali udział. A niestety tak może być. Skorzystał na pewno Izrael, dlatego że doprowadzono do tego, że zmuszone przez Stany Zjednoczone te Emiraty Arabskie zjawiły się w Warszawie z przedstawicielami i zasiadały, że tak powiem, przy jednym stole z reprezentacją Izraela. Za to zostały potępione przez praktycznie cały świat muzułmański, który tam się nie pojawił. Ale jeszcze może trzeba by wspomnieć jedną rzecz. Wspaniałe, ja zawsze zwracam uwagę, ojciec pamięta, moja słabość to jest protokół dyplomatyczny i tak zwana mowa ciała w czasie tego. Chciałem przypomnieć takie rzeczy, można sobie je przeglądać na internecie, jeśli ktoś jest zainteresowany. W jaki sposób Netanyahu, to znaczy zacznijmy może od pana Pence'a, który kiedyś, jak był młody, z katolicyzmu przeszedł na protestantyzm, bo uważa, że to lepsza religia, no ale jego twarz jest kamienna, była cały czas kamienna. On się nie uśmiechnął publicznie, kiedy występował albo rozmawiał z tymi politykami, ani razu. Z taką miną, jak Jaruzelski podobno ich traktował. No dobra, może miał zły humor, może go żołądek bolał, może się dziwił, co tam robi. Może go tak. Teraz są rozmowy, czy tam powitania
Netanyahu z Morawieckim. Morawiecki do niego, panie premierze, a ten się w drugą stronę patrzy do kamer, czy robi zdjęcia. To jest skandaliczne. Takie opublikowanie takiego zdjęcia to jest skandalem dyplomatycznym. Ten biedak, no ja tu gdzieś mam to zdjęcie, ale jak mówię, osoby, które są zainteresowane, mogą sprawdzić. Trzecia rzecz. Pokazują nam w czasie takiego wspólnego zdjęcia tam kilku delegacji, w jaki sposób Netanyahu wita się z tym zbrodniarzem z Arabii Saudyjskiej, Salmanem, który polecił zamordowanie dziennikarza Kaszogi w Turcji. Tam go poćwiartowali, jak pamiętamy, według instrukcji pana Salmana. O czym wiedzą? Przypomnę jedną rzecz, bo ludzie mają krótką pamięć, a Polacy w szczególności. Ten sam Pompeo, kiedy się to zdarzyło, powiedział, że daje Arabii Saudyjskiej 72 godziny na wyjaśnienie, co to było, tej zbrodni. Minęło ile miesięcy, nikt nie został poinformowany, co się stało. On się ściska publicznie, te ludzie z całego świata, z tych krajów arabskich też to widzą, z tym Salmanem ściska się na tej konferencji w Warszawie. No więc tacy ludzie odnieśli sukces. Natomiast Polska prawdopodobnie poniosła tylko koszty, no i ją tam po głowie pogłaskali, bo pani ambasador 2 czy 3 dni później na Twitterze ogłosiła, że bardzo dobrze się układają stosunki polsko-amerykańskie, ponieważ Polska kupi za 414 milionów rakiety amerykańskie. 18 stanowisk rakiet amerykańskich o zasięgu 70 do 300 kilometrów, czyli taki zasięg mniej więcej tam w środek Białorusi, prawda? Do Sowietów daleko. No to są te korzyści, za które tak słono płacimy, a jeszcze jak dojdą do tego wymuszone przez Stany Zjednoczone odszkodowania nienależne, totalnie bezspadkowe Żydom, no to wtedy jesteśmy w ogóle załatwieni finansowo, bo tu 414 milionów, tam 2,5 miliarda dolarów za Fort Trump, który zostanie prawdopodobnie jednym z głównych obiektów, jakby się coś działo, ataku i tak dalej. Więc myślę, że tak to można podsumować i proszę ojca, pamiętajmy o tym, że kiedyś ta deklaracja polsko-izraelska była, jak mówiliśmy, warta funta kłaków i tak się okazało, bo zarówno 3 czy 4 ministrów izraelskich plus premier po prostu użyli języka, który jest absolutnie sprzeczny z tą deklaracją. Ona powinna być natychmiast przez Polskę wycofana z obiegu, uznana za nieistniejącą. Panie doktorze, temat rzeka, nie wyczerpiemy go w ciągu pół godziny. Szkoda, więc zapraszam na kolejne spotkanie. No ale widzimy, jak bardzo skomplikowane są te relacje i polityka względem Bliskiego Wschodu, czy w ogóle pokojowa. No ale komplikacje powstają wtedy, jeżeli ktoś chce naprawdę dużo ugrać, nie licząc się z innymi. No a tutaj to jasno jest i przykro, pokazane, że to przykro, że to dotyczy koalicji rządowej w Polsce, którą jednak od początku popierało większość Polaków i większość Polonii. No ale jak się oczy otwierają na takie rzeczy, no to o poparciu dalszym trudno mówić. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję ojcu. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam w Chicago gościliśmy znanego już nam pana doktora habilitowanego Lesa Sosnowskiego, który jest adwokatem imigracyjnym w Chicago, a oprócz tego jest bardzo zorientowany w polityce międzynarodowej, jako że takie studia też na UJ-cie i tutaj kończył. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże.